Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku Brodatej Kultury. Dzisiaj będziemy recenzować książkę Waltera Tevisa Gambit Królowej. Zanim przejdziemy do samej recenzji, kilka słów o autorze. Walter Tevis był amerykańskim pisarzem urodzonym w San Francisco oraz wykładowcą anglistyki na Uniwersytecie w Ohio. Jest autorem wielu powieści science fiction i nie tylko. Jego najważniejsze dzieła doczekały się ekranizacji, w tym Gambit Królowej. Książka Gambit Królowej zyskała sławę przede wszystkim dzięki ekranizacji serialowej platformie Netflix. Serial o tym samym tytule zdobył wiele nagród, w tym 2 Złote Globy. Pierwsze wydanie książki na świecie ukazało się w 1983 roku. W Polsce książka dostępna jest od 2009 roku. Powieść Gambit Królowej opowiada o dziewczynie Elizabeth Harmon, która w wieku 8 lat trafiła do sierocińca. To właśnie tam dziewczyna odkryła swoją niezwykłą pasję, jaką jest gra w szach. Talent głównej bohaterki został zauważony przez woźnego, pasjonata tej gry. To właśnie dzięki niemu dziewczyna mogła rozwinąć swój dar. Genialny umysł Beth pozwolił jej bez problemu piąć się po szczeblach szachowej kariery. Bez problemu zdominowała świat szachów, który wcześniej był domeną tylko i wyłącznie męską. Niestety, wraz z fascynacją tą grą, młoda dziewczyna uzależniła się od środków uspokajających, a w późniejszych latach od alkoholu. Pomimo swojego talentu i sukcesów, przez walkę ze swoimi demonami, nie jest w stanie dojść na sam szczyt. Warto zaznaczyć, że akcja powieści toczy się w czasach zimnej wojny, gdzie gra w szachy cieszyła się niezwykłą popularnością, ale także miała wymiar polityczny. W tamtych czasach najlepszymi szachistami byli bez wątpienia Rosjanie. Zimna wojna więc przenoszona była także na pola szachowe. Gambit Królowej to fascynująca powieść społeczno-obyczajowa z elementami psychologicznymi. Młoda dziewczyna mierzy się ze swoimi słabościami, jakimi są odrzucenie społeczne, niezrozumienie, ciężar talentu, uzależnienie od alkoholu, a także środków uspokajających, samotność. Książka pokazuje, ile przez samozaparcie, determinację, walkę z samym sobą i swoimi słabościami można osiągnąć w życiu. Uważam, że warto sięgnąć po tą lekturę. Zarówno książka, jak i serial są warte obejrzenia bądź przeczytania. Książkę czyta się jednym tchem i trudno się od niej oderwać. Serdecznie polecam. Do zobaczenia. Cześć!